Słowo Boże z Objawienia. Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung. Z trzeciego rozdziału. Kapitel 3. Od wiersza 5. Ab Vers 5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówię święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Auch noch einmal in einem gewissen Zusammenhang vorstellen. Chciałbym teraz przedstawić te wiersze od 4 do 6 z pewnego punktu widzenia. Zunächst noch einmal erinnern an das, was wir die Tage gesagt haben. Najpierw chciałbym o tym przypomnieć, co żeśmy już w tych dniach powiedzieli. Dass wir in den Sendschreiben im Allgemeinen nicht unterscheiden zwischen gläubig und ungläubig, sondern das christliche Bekenntnis sehen. Że jeżeli chodzi o te wszystkie listy skierowane do zborów, to w nich nie rozróżnia się pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, tylko ogółem widzi się te chrześcijańskie wyznanie. Aber umso schöner ist es, ale o ile to jest piękniejsze, dass doch der Heilige Geist, że jednak upodobało się Duchowi Świętemu, an manchen Stellen den Gläubigen auszeichnet. Na niektórych miejscach szczególnie wyróżnić wierzących. Ihn abhebt von der ungläubigen Masse. Aby ich uwypuklić z tej niewierzącej masy chrześcijaństwa. Und genau das haben wir auch jetzt hier in den Versen 4 bis 6. I dokładnie to oglądamy w tych wierszach od 4 do 6. Wir hatten das auch gestern in Kapitel 2 ab Vers 24. Wczoraj żeśmy też to oglądali w drugim rozdziale od 24 wiersza. Aber es wird hier gesagt, dass es einige wenige sind. Tutaj jest powiedziane, że masz w Sardes kilka osób albo niewielką ilość osób.
Der Mensch braucht oft Massen oder eine große Zahl, um die Richtigkeit seiner Handlungen oder Wege bestätigt zu wissen. Człowiek bardzo często potrzebuje dużej ilości wyznawców, aby prawidłowość tej drogi, którą on nakreślił, potwierdzić. Gott braucht das nicht. Ale Bóg tego nie potrzebuje. Er ist sich nicht zu schade, zu wenigen zu bekennen. To nie jest dla niego żadna szkoda, że niewielka ilość jest tych, którzy się do niego przyznaje. Dla niego to nie jest szkodą, żeby przyznać się do tej niewielkiej liczby. Wie wertvoll ist dieses aber. Jakże dlatego jest wartościowe te słówko lecz. Die im Gegensatz zu anderen ihre Kleider nicht besudelt hatten. Którzy w przeciwieństwie do innych nie skalali swoich szat. Das Besudeln der Kleider ist ein Ausdruck der Schande. Te skalanie szat to jest wyrażenie takiego pohańbienia. Es ist eine Schande für einen Christen. Jest to hańbą dla chrześcijanina. Wenn er sich mit der Welt verbindet. Jeżeli on się łączy ze światem. Die Christus gekreuzigt hat. Z tym światem, który ukrzyżował Chrystusa. In Philipper 3 wird von solchen gesprochen, deren Ehre in ihrer Schande ist. W Filipian w trzecim rozdziale mowa jest o takich, którzy chlubią się swoją hańbą. Deren Gott der Bauch, die auf das irdische sinnen, die keine andere Ausrichtung haben als die Erde. Którzy nie mają żadnego innego ukierunkowania w swoim życiu, jak tylko ziemia i wszystko, co ziemskie. Dann haben wir in Vers 5, über die weißen Kleider, das ist erklärt worden, aber in Vers 5 wird noch von dem Buch des Lebens gesprochen, aus dem die Namen dieser Überwinder nicht ausgelöscht werden. W wierszu piątym oglądamy tych, którzy mieli te białe szaty, było to już wyjaśniane, ale również i tych, którzy zapisani są w Księdze Żywota i których imiona nie będą z tej księgi wymazane. Aber entschuldigt, ich sage doch noch einen Gedanken zu Vers 4. Wybaczcie, że jeszcze jedną myśl powiem na temat czwartego wiersza. Was bewahrt uns vor dieser Gemeinschaft mit der Welt, vor diesem Besudeln? Co nas może ustrzec od tej społeczności ze światem, czyli od skalania swoich szat? Ich finde, eine Parallelstelle ist 2. Korinther 6. Myślę, że porównywalnym miejscem jest drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Da geht es ab Vers 14 bis 18 genau um diesen Punkt. W wierszach od 14 do 18 chodzi właśnie dokładnie o tą sprawę. Und da wird auf vielfache Weise verneint, dass wir Gemeinschaft mit der Welt haben können. I w wieloraki sposób jest nam to pokazane, że nie powinniśmy mieć społeczności z tym światem. Und in Vers 17 wird gesagt, darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr. I w wierszu 17 tego 6 rozdziału, drugi list do Koryntian, jest napisane, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Und dann wird ihnen auch eine besondere Belohnung der Gemeinschaft verheißen, mit ihrem Vater. I szczególny rodzaj wynagrodzenia im został przyobiecany, że będą mieli społeczność z Ojcem. Aber jetzt zu dem Buch des Lebens. Ale teraz przejdźmy do tej Księgi Żywota.
Wir haben also in diesem Buch des Lebens hier. A więc oglądamy tutaj w tej księdze żywota. Wie gesagt, das Buch des christlichen Bekenntnisses. Oglądamy pod tym określeniem księgę tego wyznania chrześcijańskiego. Das ist nicht identisch. To nie jest identyczne, czy takie same. Mit dem Buch des Lebens von Philippe. Was ist das? Vier oder drei? Wo die beiden Schwestern erwähnt werden. Vier am Anfang, danke schön. In Philippa 4 am Anfang wird von den beiden Schwestern gesagt, dass sie eingetragen waren im Buch des Lebens, die Evodia und die Syntyche. Dieses Buch des Lebens ist hier nicht gemeint. Tutaj nie jest mowa o tej samej księdze, która jest opisana w liście do Filipian w trzecim rozdziale. Na początku tego rozdziału mowa jest o dwóch siostrach, Ewodii i Syntychie, które są zapisane w Księdze Żywota. In dieses Buch des Lebens wird jeder eingetragen, wenn er sich bekehrt. W tej Księdze Żywota z listu do Filipian zapisani są wszyscy ci, którzy się nawrócili. Und er wird nie mehr ausgelöscht werden. I z tej księgi nigdy nie będą wymazani. Und in diesem Buch von Philipper 4 steht auch nicht der Name eines einzigen Ungläubigen. I w tej księdze żywota opisanej w Filipian 4 rozdziale nie jest mowa ani raz o niewierzących. Das zeigt ganz deutlich Offenbarung 20 Vers 12. Dobitnie to też i pokazuje 20 rozdział objawienia, 12 wiersz. In Verbindung mit Vers 15. Offenbarung 20 Vers 15. W związku z 15 wierszem tego 20 rozdziału objawienia. Aber dann kommt diese wunderbare Belohnung, von der wir schon hörten. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. A następnie tutaj czytamy o tym cudownym wynagrodzeniu, że tutaj jest napisane w trzecim rozdziale, w piątym wierszu, druga połowa, i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Ich möchte gerne zeigen, dass der Herr Jesus beides schon in den Evangelien gesagt hat. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus już obydwóch tutaj, czy dwie rzeczy w Ewangeliach przepowiedział. Zunächst Matthäus 10. Najpierw czytamy w Mateusza w 10 rozdziale. Vers 32. 32 wiersz. 10 rozdział Mateusza, 32 wiersz. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Wir haben in Offenbarung 3 gelesen, ich werde diesen Namen vor meinem Vater bekennen. A w objawieniu w trzecim rozdziale czytaliśmy, że wyznam imię Jego przed moim Ojcem. Und dann Lukas 12, Vers 8. I Łukasza 12, rozdział 8, wiersz. Ich sage euch aber, jeder, der irgend sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird auch der Sohn des Menschen sich bekennen vor den Engeln Gottes. Łukasza 12, rozdział 8, wiersz. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Welch eine besondere Auszeichnung. Jakież tu jest szczególnego rodzaju wyróżnienie. Für diejenigen, die sich hier auf die Seite des Verachteten zu ihm bekannt haben. Dla wszystkich tych, którzy
stanęli po stronie tego pogardzonego i przyznali się do niego. Dabei will ich noch bemerken, a przy tym chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, dass es in diesen Stellen, wo es dieses Bekennen geht, że w tych miejscach, w których chodzi o te przyznawanie się, nicht darum handelt, nie chodzi o to, den Herrn einmal nicht bekannt zu haben im Zeugnis. Es geht in diesen Stellen, wo wir jetzt das Bekennen vor uns haben, w tych miejscach, w których teraz oglądamy to wyznanie, nicht die Frage, nie chodzi o tą sprawę, ob wir irgendwann bei einer Gelegenheit einmal den Herrn Jesus nicht bekannt haben, czy my żeśmy przy jakiejś tam okazji nie przyznali się do Pana Jezusa. Das haben wir alle zu bedauern und zu beklagen. Niestety wszyscy musimy nad tym właśnie ubolewać i przyznać się, że tak było. Nein, es geht einen Grundsatz. Nie, tutaj chodzi o tą zasadę. Bekennen wir uns grundsätzlich zu dem, der von der Welt verworfen und verachtet wurde? Czy my zasadniczo przyznajemy się do tego, który przez ten świat był odrzucony i pogardzony? Oder bekennen wir uns zu der Welt, die ihn gekreuzigt hat? Albo czy my przyznajemy się do świata, który go ukrzyżował? Noch einen letzten Gedanken, ich werde seinen Namen bekennen. Jeszcze ostatnia myśl związana z tym, że ja wyznam imię jego. In der Zeit nach der Reformation. W tych czasach, które nastały po reformacji. Im Protestantismus also. A więc w czasach protestantyzmu. Hat man sich oft bis heute der Namen großer Reformatoren gerühmt. To bardzo często i to sięga aż po dziś dzień, ludzie chlubią się nazwiskami wielkich reformatorów. Diese Namen haben ihren Stellenwert vor Gott. Te nazwiska z pewnością mają swoją wartość przed Bogiem. Aber es genügt nicht für den, der sich auf die Tradition beruft. Ale to nie ma znaczenia żadnego dla tych, którzy się powołują na tradycję. Wenn nicht selbst durch Hingabe an Christus gekennzeichnet ist. Jeżeli on sam nie cechuje się oddaniem siebie samego Chrystusowi. Dazu noch eine letzte Anwendung. I w stosunku do tego jeszcze jedna uwaga. Geschwister, das ist für uns auch von großer Bedeutung. Bracia i siostry, to dla nas ma też wielkie znaczenie. Ich bin der Letzte, der gering achtet, der unsere Vorväter gering achtet. Ich bin der Letzte, der unsere Vorväter gering achten würde. Ich möchte unsere Vorväter nicht gering achten, überhaupt nicht. Ja nie chciałbym w żadnym wypadku pogardzać naszymi przodkami. Ich schätze und achte unsere Brüder, die uns viel Gutes hinterlassen haben an Auslegungen über die Schrift. Ja bardzo cenię i poważam tych wielu braci, którzy zostawili nam tak wiele dobrego w różnorodnych pismach i rozważaniach. Und doch steht eins auch fest. A jednak pomimo tego jedna sprawa jest jasna. Wir können nicht leben von den Biografien unserer Väter. My nie możemy żyć opierając się o biografię naszych przodków. Wir brauchen eine eigene persönliche Widmung und Hingabe an den Herrn. My potrzebujemy naszej własnej osobistego, naszego własnego oddania się Zbawicielowi. Aber die können wir auch von unseren Vätern lernen. Ale tego też możemy się nauczyć od naszych ojców.